Włosie się nie mogę z tobą nagadać przed wywiadami, potem na wywiadzie nie wiem, o czym z tobą rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Piękny masz dresik i masz piękne buty. Co to za marka? Jak zawsze Off-White, to są Nike, ja jestem z tego zwolennikiem, uwielbiam to i jestem chory psychicznie, za przeproszeniem, jak to mówi moja żona, bo nie wiem, chyba 100 par butów już jest w domu. Arturo, to baby tak mają. No, babą nie jestem, spokojnie, ale po prostu, no nie wiem, może to jakieś znaleciałości za dzieciaka, że człowiek nie miał nic, byłem z biednej, pochodziłem po zero rodziny, nic, musiałem sam dochodzić do wszystkiego, także myślę, że to gdzieś tam pewnie siedzi poświadomie w głowie, ale lubię to, no lubię dobrze wyglądać. Twoje chłopaki z teamu mają to po tobie, bo jak dzisiaj zobaczyłam Andrzeja Grzybyka na ważeniu, to nie wierzyłam własnym oczom. Wszyscy chłopcy na sportowo, a Andrzej wywalił w takim garniturze, że po prostu nie powstydziłby się tego Conor McGregor. No właśnie, no i mamy nawiązanie, nie powstydził się Conor, jest to polski Conor McGregor, jak niektórzy o nim mówią. No i co, no to jeżeli wchodzi w takim garniturze na Fena, no to w następnym razem wejdzie w takim garniturze do UFC, mam nadzieję. Zanim przejdziemy do UFC i do Andrzeja Grzybyka, chciałabym ci zrobić z tobą taki krótki, szybki przegląd twoich zawodników na tej gali, bo jest ich sporo. To co, zaczynamy od samego dołu, od pierwszej walki, którą z Łukaszem Harzewskim toczy Krystian Blezień. Krystian Blezień, od kiedy jest u ciebie, od kiedy się nim opiekujesz i jak to się stało, że trafił do Fenu? Krystian tak naprawdę zawsze był w kręgu moich zainteresowań z uwagi na Andrzeja Grzebyka, bo są w jednym teamie. I trenował, przyjeżdżał do mnie też na tego, jak przyjeżdżał Andrzej z Grześkiem Siwym, to i z nimi był Krystian. Także cały czas był na miejscu, gdzieś tam walczył, bo było łatwiej, żeby miał walkę na TFL-u i w okolicach tego. Pojawiła się tu taka sytuacja. Łukasz Szarzewski jest byłym moim zawodnikiem. Uważałem, żeby było to fajne starcie. Podpowiedziałem Pawłowi, że jest taki chłopak. Z drugiej strony pewnie Paweł będzie robił galę gdzieś w jakichś okolicach tamtych, no to Krystian może być fajnie wykorzystany. A dwa, że uważam, że Krystian ma wszystkie argumenty do tego, żeby tą walkę wygrać. Niesamowity jest, bo ma bardzo dobre warunki jak na tę dywizję i myślę, że te zasięgi, które jest w stanie stworzyć z takim raczej krępym Łukaszem Harzewskim, to jest coś, co może nam dać naprawdę widowiskową walkę. Mi się wydaje, że to będzie bardzo widowiskowa walka. Wiadomo, że Łukasz Harzewski będzie na pewno sprowadzał walkę do parteru, bo jest zapaśnikiem. I taki pewnie game plan, bo to game planu lepszego nie wymyślą. A co do Krystiana, no to mi się wydaje, że odrobił lekcję. Ale tak naprawdę, sami wiecie, to Oktagon zweryfikuje i nie ma co być butnym ani tak dalej. Zobaczymy. Jestem całym sercem za Krystianem. W kategorii średniej Adrian Bartosiński zawalczy z Krystianem Bielskim. Adrian to również jest twój zawodnik. Jak to się stało, że będzie walczył z Krystianem Bielskim? Jak udało wam się dobrać takiego przeciwnika, ale też zresztą mocnego chłopaka z północy? Adrian tak naprawdę z uwagi na Octopus i moją znajomość z jego trenerem, a także też na Pawła Pawlaka, którego prowadzę, i Mateusza Ostrowskiego, no to tak samoistnie było to, że przyjdzie do Arnoxa, z drugiej strony chłopaki zadowoleni, no to jeżeli są oni zadowoleni, a mają młodego perspektywicznego chłopaka, zrobił pode mną trzy walki wygrał. Ostatnia walka na RWC w świetnym stylu, szybki ground and pump. No to teraz mamy co? Mamy wymagającego zawodnika. Ja wiesz, ja z Pawłem Derlaczem to jesteśmy kumple i Krystiana tak samo szanuję i tego, to jest walka sportowa. Uważam, że taką walkę musiał Adrian dostać. Ma rekord 5-0. Ja już od moich zawodników, tak jak od Bartka Gładkowicza i Kamila Długowskiego, którzy mają podobne rekordy 5-0, będę wymagał już teraz, żeby sprawdzali się, no bo nie po co im sztucznie budować te rekordy. Tak naprawdę, no wiesz, no to nie jest boks, nie? To nie są tak, żeby do 21 albo 19-0 i potem mam jakąś walkę o pas, może tak dalej, potem jest weryfikacja, nagle się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Nie, tutaj uważam, że to będzie naprawdę mocna bitka i jeden i drugi ma czym pierdalność, także myślę, że wydaje, że tu będzie naprawdę rzeźnia. A dwa, że to jest takie 84 kilo, które ja na jednego jak drugiego patrzę, to chyba 77 by była dla jednego i drugiego dobra, nie? Co myślisz? Myślę, że tak. Jak popatrzyłam na nich na ważeniu, to faktycznie gabarytowo oni są, wzrost nie mają takiego jak Szymon czy Andrzej, nawet jak reszta chłopaków tam 77, ale z drugiej strony mamy to od tego, że są lepiej mocniej zbudowani, krępi i to jest też inaczej. I mamy takich zawodników w UFC i w innych federacjach i dają sobie doskonale radę w kategoriach cięższych i czasami tak to wygląda. Jasne. No to przechodzimy do walki Szymona Duszy z Kamilem Gniatkiem. Kamil w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że ma wielką ochotę utrzeć nosa całemu Arnoxowi. Oczywiście pamiętamy walkę Kamila o pas z Andrzejem Grzybykiem. Cała ta sytuacja, która się wywiązała po walce, ta historia związana z uderzeniem głową i tak dalej, i tak dalej. Kamil jest mega mocno nastawiony na to, żeby zemścić się po prostu na Andrzeju, przy pomocy po prostu Szymona Duszy, tak, który jest kolegą z teamu. No ale łatwo nie będzie.
raz, że łatwo nie będzie, a dwa, że tak naprawdę, wiesz, no to jest taka samoistna, podkręcona atmosfera, bo taka prawda, no. Szymek wygrywa z jego chłopakiem z teamu, z WCA, z Tymoteuszem Łopaczykiem. Wcześniej Kamil wygrał z Jackiem Draszczykiem ode mnie tego, czyli Szymek poprawił i Andrzej poprawił, nie? Mamy jakieś tam, to się od tego się nie ucieknie. Będąc w Warnoksie, mając tylu zawodników i tylu kolegów, a dwa, że tutaj, tu będzie bardzo emocjonalna walka, bo Andrzej jest bardzo blisko z Szymonem. Jakby to byli tylko z teamu zawodnicy, tak jak mamy tych zawodników tego, to mogło być inaczej. Ale to jest jednak taki team spirit, to jest Zadora, Grzebyk i Dusza. To są kumple, spędzają ze sobą czas na treningach, gdzieś tam się wymieniają tego, ze sobą rozmawiają, nawet Szymek śpi u Dominika. I wiesz co, ja powiem Ci szczerze, że na pewno będzie to bardzo ciekawe, będzie to dużo podtekstów i tego, ale myślę, że to będzie taka walka sportowa i może Szymon, jak zawsze Szymon zaskakuje, Szymon daje dobre walki, Szymon jest bardzo mocny i Kamil Gniadek też jest bardzo mocny, nie? Myślę, że tutaj będzie ta walka pretendować do miana walki roku, no ale mamy jedną walkę roku już mamy, tak, Andrzej z Gniatkiem, no to będziemy mieli może drugą, ale myślę, że tutaj jeżeli odrobiliśmy pracę domową, to Szymon może zaskoczyć, jeśli Kamil odrobił pracę domową, to może Kamil, ja uważam, że całe serducho i to, co drzemie w Szymonie, wybuchnie i dzisiaj to będzie, jutro to będzie jego najlepsza wersja i pokaże, że to Arnox jest górą. Artur, masz już ból głowy, co będzie, jeżeli Szymon Dusza wygra ten pojedynek, no bo Paweł Jóźwiak mówi wprost, to jest eliminator kolejny dla Szymona przede wszystkim, do tego, że będzie mógł zawalczyć o pas, no i co, będą walczyć z Andrzejem? No tak naprawdę mamy dwa eliminatory, właśnie w wadze ciężkiej będzie Szanos z Bajorem i tutaj Szymek tego, także ta karta walki jest tak świetna. Czy mam ból głowy? No mam ból głowy, no co mam Ci powiedzieć, że nie mam ból głowy, ja nie wiem, jak nawet byśmy mieli to zrobić, wiesz, no. Rzucimy monetą, usiądziemy przy tym i zrobimy tak jak w Lizbonie, jak zdobywałem tam medal i na brazylijskim jiu-jitsu. Było takie piękne zdarzenie, gdzie Alan Fifu i Fernando Terere, czyli jego trener, spotykają się w finale danej kategorii wagowej i Alan Fifu zdejmuje pas, który kiedyś dostał od Terere i oddaje mu zwycięstwo. Nie wiem, może coś takiego zrobimy, nie? To jest rzućcie monetą, po prostu chłopaki później niech wejdą do klatki, dadzą pokaz. No, no dokładnie, to jest piękno tego sportu i tak dalej, i tak. Ale ja myślę, że do tego czasu Andrzej będzie gdzie indziej. Dobra, czyli na razie się nie martwimy, okej. Okay. Przechodzimy w takim razie do dwóch walk o pas, dwóch Twoich zawodników. Będzie broniło pasa na tej gali. Zacznijmy od Formuły K1 i od Dominika Zadory. Taki nabuzowany, jak on dzisiaj był i przed ważeniem, i w trakcie, i po ważeniu, w trakcie wywiadu, który z nim robiłam, po prostu ten chłopak to jest wicher, to jest żywioł. Ja nie wiem po prostu, jak ty go ogarniasz. Żona jego pomaga jakby w ogarnięciu Dominika, bo wydaje mi się, że on jest po prostu jakby nie do opanowania. Wiesz co, Agata dużo pomaga i tak naprawdę Agata jest takim jego buforem, bo tak to by było z nim ciężko do opanowania. Chociaż ja mam na niego bardzo dobry wpływ i sami widzicie, że od momentu, jak Dominik jest ze mną, jak Dominik jest w Arnoksie, no tylko są same zwycięstwa, może nie do końca same, bo zaczynaliśmy od przegranej z Humalainenem tutaj właśnie podczas DSF-u, a potem już przyszły same zwycięstwa i to takie spektakularne. A tak naprawdę Dominik, mając to wsparcie, które dostarczyłem jako Arnox, którym dostarczyłem swoją osobą i też rozmawiam z nim ciężko, ale uważamy, codziennie jesteśmy razem na sali, nie? Bo to ja go tarczuję, on mnie tarczuje, to gdzieś razem wymieniamy tego, co on robi, personalne treningi, ja przychodzę, także to jest mój taki synuś. Ale dochodzi też taka sytuacja, że on przy mnie się zbudował, on dorósł jako zawodnik i jako facet. Przede wszystkim doszła rodzina, ma córeczkę, ma żonę, jest po ślubie, spełnia mu się wszystko, co jest możliwe i do tego jeszcze w karierze i dostaje, i on ma takiego kopa, ma taką pozytywną energię, że do wygrywania, ale przede wszystkim, co jest też takiego ważne, że on zbudował siebie, on jest tak pewny siebie, on jest pewny swoich umiejętności. Wiadomo, że nie można być zbyt pewny i pyszny, ale on ma tą pewność sobie, która mi daje taki kuwa spokój. Jeszcze jak Tomek Skrzypek, jego trener, mówi, a tu spokojnie, mamy game plan, zobaczysz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że się będę nie zdenerwował. Ja na samym początku, jak dowiedzieliśmy się o Wojtku Wierzbickim, bo to już było od samego początku tak naprawdę, gdzieś tam był Pawecki, się przewijał i Wojtek Wierzbicki, to ja Wojtka cenię bardzo za jego fajny styl walki. I ja nie chciałem tej walki, tak,
kurczę, mówię, może spróbujmy, mówię, nie teraz, mówię, zróbmy jakiegoś zagranicznego, a potem zróbmy Wojtka Wierzbickiego, żeby tak gdzieś jeszcze sobie ten Dominik był tutaj i żeby sobie funkcjonował, żeby dał też fajne show. Ale potem, tak jak wiesz, Dominik mówi, ja biorę, to nie ma możliwości, tam biorę jest z tego. No co, jakby to powiedzieć, Pławecki trzecia runda, Mazurkiewicz druga, no to zobaczymy Wojtek Wierzbicki, w której. Nie, oczywiście ja bardzo cenię Wojtka Wierzbickiego i tego, ale to będzie sport i uważam, że zatrzymać, jeżeli Wojtek zatrzyma, w ogóle mam szacunek, ale jeżeli Wojtek zatrzyma Dominika kopnięcia, to chylę czoło, bo jeszcze nie widziałem, żeby ktoś po tych kopnięciach ustał. Dominik kopie jak waga ciężka, jak kto wie, czy emocje. Okej. No to tyle, jeśli chodzi o Dominika. I ostatnie tak naprawdę pytania, no to Andrzej Grzebek. Paweł Jóźwiek dzisiaj na ważeniu powiedział, czy po ważeniu powiedział, że to jest jego największa gwiazda. Zresztą powtarza to bardzo często w mediach. Faktycznie, Andrzej wygląda jak gwiazda, zachowuje się jak gwiazda, walczy jak gwiazda, więc absolutnie ma totalnie podstawy do tego, żeby uważać się za mistrza i mieć tą głowę wysoko, jak to mówi Asia Jędrzejczyk. No to ja się zapytam tak. Rozmowy z UFC wiem, że są, były, generalnie kontakt jest, ale czy jest kontrakt? Czy jest kontrakt? No wiesz co, jak go nie będę miał na mailu, to albo pocztą, bardziej na mailu, bo w takiej formie jest przekaz między mną a matchmakerem UFC, no to go nie ma, ale są rozmowy, które mogą mi dać odpowiedź, że jest zainteresowanie Andrzejem. Andrzejem jest na pewno zainteresowanie już dłuższy okres czasu. Uważam, że jak będzie jakaś gala blisko tutaj tego, to Andrzej dostanie tą szansę. Chyba, że coś się wydarzy takiego, że będzie potrzebny szybko jakiś dany tego, to pewnie Andrzej na to wejdzie, ale z drugiej strony też my chcemy mieć jakieś odpowiedzi, że no, takie konkretne, no bo wiesz, no czekać i zejdzie manna akurat z nieba i przyleci pan i tutaj da parę złotych i będzie walczył w tym UFC i się otworzą tego, to też tak ciężko, dlatego my musimy też wiedzieć. Z drugiej strony, no wiesz, no Andrzej zbudował się we Fenie. Też chcemy być fair co do chłopaków, bo jak widzisz, no razem z Pawłem Jóźwiakiem ustawiliśmy tą kartę walk. Ostatnio się chwalił, że to głównie jego zasługa. No może jego, no przecież wiadomo, że to Paweł ustawia. No tego, ja tam jestem ten diabełek, który tutaj na tym ramieniu szczepcze, których ma tam wziąć chłopaków. Słuchaj, mam paru chłopaków, dobra, to ja ci powiem, z kim zawalczę. Dokładnie, ale jak widzicie, nawet tego to nie daje mu żadnych leszczy, żadnych, a za przeproszeniem, chłopaków, którzy są na sztukę, żeby tylko zapełnić kartę walk. Nie, to są, wszystkie walki są fajne i elektryczne. Was, redaktorów, ludzi, którzy są zainteresowani MMA, to jest bardzo fajne. Co do Andrzeja, no to wiesz, no ja myślę, że tak, no nie wiem, tak podświadomy czuję, że jeśli dziabnie Brazylijczyka, to dostanie UFC. Tak myślę, może złe słowo myślę, bardzo bym tego chciał, bo wiesz, to są ludzie, którzy tak naprawdę mają takich Andrzeji już ty tam gdzieś poustawiany, a z drugiej strony, żebyście zrozumieli całą kwintesencję, 77 kilo, to jest jedna z najbardziej obsadzonych kategorii wagowych na świecie i jeżeli w kategorii Michała Aleksiejczuka jest 50 paru zawodników i możemy tam tego, i waga ciężka jest bardzo miło widziana i to sami widzicie, że dużo Polaków walczy i tak najwięcej w UFC to było właśnie w tej kategorii wagowej, to jeśli chodzi o kategorię 77, jest ponad chyba 200, około 200 zawodników, to jak i jak dostałem od nich informację za pierwszym razem, to było, że chyba 15 czy 16 zawodników czeka, aż któryś wypadnie z 77, jeśli są zestawiani. No to mamy odpowiedź na to, jak często się tam dostać. Z drugiej strony no mamy Daniela Skibińskiego. Paweł Kowalik jest dłużej na rynku, ma większe kontakty, może już nie do końca, ale ma te kontakty w tym UFC, ma tych zawodników, może szybciej to i tak dalej. I też jest mu Daniela ciężko tam rzucić. A Daniel też ma dobry wynik, też pompował, ten wynik jest tego. Dał dobrą walkę ostatnio z Pawłem Pawlakiem, dawno też tego, potem miał kolejnego. I też jest ciężko to rzucić. Czyli mam odpowiedź, że jednak dostać się tam w tej kategorii jest bardzo ciężko i utrzymać się jest jeszcze ciężej. Nie? Dobra, to pewnie powiem ci coś, co już wiesz. Chodzą takie plotki, że w lutym UFC wróci do Pragi. Będzie druga gala w Czechach. Powiedzmy, że nasze kontakty w miarę pewne rzeczywiście wskazują na to, że to będzie to będą te Czechy i to będzie Praga. Za to was lubię, że macie takie dobre kontakty i tak fajnie wszystko jest z tego. Pasi taki termin. Tak. Luty? No. Bardzo. Czyli tak sobie Andrzejek odpocznie tutaj ten i w lutym. Martynko, moja kochana. Bralibyśmy. To nie mamy nawet o czym rozmawiać, jeżeli Andrzej wygrywa i mamy galę w lutym w Czechach i jedzie, jakby to powiedzieć, link z walki Andrzeja
i z tymi dwoma pasami, później może w tym stroiku Conora McGregora, jak wchodzi z dobrą dossier, to myślę, że musi być wzięty. Z drugiej strony ja mam odpowiedź od matchmakera, że tak, są bardzo zainteresowani i w przyszłości, w przyszłych galach będzie brany pod uwagę, a tak jak powiedziałeś, no Czechy to wiesz, to jest... to by było tak, marzenie. Z drugiej strony my mamy też fajnych Czechów, nie zapominajcie w Ardoksie. Mamy, prawda, prawda. Słuchaj, ale no dobrze, właśnie. To ja Cię jeszcze zapytam o jedną rzecz związaną z Andrzejem, no bo chciałabym tak się skupić w tym wywiadzie na tym fenie i za bardzo nie odbiegać. Angielski Andrzeja szlifuje? Jak on tam? Lepiej, zdecydowanie lepiej. Zresztą Andrzej szlifuje wiele rzeczy z tego, co widzę. Jest modelem, jest... Andrzej tak naprawdę ma wiele twarzy. Andrzejku, pozdrawiam Cię serdecznie. Nie, Andrzej na pewno wie, co jest dla niego, tego zresztą sami widzicie. To nie jest przypadek, ta stylizacja nie jest przypadek tego. Ma na siebie sposób, ma na siebie pomysł i to realizuje. I fajnie się w tym sprawdza, dlatego też był wykorzystany przy Szkole Wojowników MMA, dlatego jest wykorzystywany przez wielu fotografów jako ta twarz taka, wiesz, prawdziwego faceta, bo jest pomęczony na tej twarzy z tymi bliznami, ale też ta uroda jest taka specyficzna i to się też może podobać fotografom i gdzieś ta praca w tym modelingu też mu się podoba i tak, no i no, wiesz jaki on jest uśmiechnięty, on jest do ludzi. Uważam, że jeśli tak jak powiedziałaś, ten język angielski jeszcze będzie na takim tym, to możemy mieć tam fajnego faceta, który będzie dobrze reprezentował Polskę w UFC. Dobra, to Andrzej niech zakłada tego Twittera, bo on jest bardzo potrzebny. Wszyscy zawodnicy UFC powinni mieć, więc no niech zakłada. Muszę mieć tego Twittera, też musisz, bo jak przystało na porządnego menadżera, który nie jest oślizgły i tak dalej, musisz mieć swojego Twittera i dużo na nim pisać o swoich zawodnikach. Ci, co mają Twittery, nie są oślizgły? Mamy dwóch takich Polaków, co nie? Jednego oślizgłego z zagranicy. Oczywiście mam na myśli tutaj pana z Syrii, czy skąd on tam pochodzi. No. Whatever. Arturo, no dobrze, Andrzej się czuje świetnie w roli modela. Ty jak się czujesz w roli modela? Widziałam tą sesję ostatnio, Pitbola. Jak tam? Podobał się? Zdjęcia super, absolutnie. Ciuszki też świetnie. Akurat, nie, no ciuszki przede wszystkim polecam. To jest firma, która mnie wspiera od samego początku. Pozdrawiam Filipa Flaszyńskiego i całą ekipę Pitbulla z Mateuszem i z resztą chłopaków i z Maciejem. Bo co, no oni tak naprawdę mocno wspierają Arnox, ale myślę, że my robimy robotę. A tutaj była taka sesja fotograficzna we Wrocławiu, gdzie był Patryk King wtedy. Część chłopaków, Michał Michalski i tak dalej, no i poprosili, ojciec, chodź, zrobimy na szybko kilka zdjęć, no i się okazało, że ten ojciec wychodzi fajnie i ciekawie na tych zdjęciach, no to później Pitbull wykorzystał to w swojej kampanii i dziękuję im bardzo za to, no bo dla mnie to jest jakaś też przygoda, a z drugiej strony, wiesz, jeżeli mogę promować tego Arnoxa i jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni i jeśli mogę dzięki temu pozyskiwać kolejnych sponsorów dla swojego teamu, no to ja tylko będę zadowolony i myślę, że przez te dwa lata, jak poznałaś mnie i poznaliście i widzicie, jak to jest tego, to kupę kawał fajnej roboty i mam nadzieję, że będzie pierwszy zawodnik w UFC, będzie pierwszy mistrz KSW i no mistrzów fenów już mam i DSF-u, także brakuje mi tylko do mojego portfolio to i myślę, że to w niedługim czasie, dałem sobie na to jakiś czas, nie powiem jaki. I myślę, że tutaj będzie to niedługo, ale z drugiej strony, no wiesz, no jest fajny team, no tak jak zauważyłaś, no, oni się naprawdę lubią, a ja to, tak chciałem to zbudować, nie chciałem, wiesz, ja nie mówię, że, bo to tak będzie, to też nie jest tak, że to jest la familia i wszyscy będą się kochać i tak dalej, bo tak nie jest, no. W rodzinach też się wszyscy nie kochają. No, rodzinach też się nie kochają, ale ja bym chciał, żeby oni się wspierali, żeby mieli do siebie ogromny szacunek i jak jest w cudzysłowie, to jak to kiedyś w dawnych latach, jak było słowo, wstawaliśmy za sobą i każdy był za sobą w tych trudnych momentach, tak oni mają być w tych trudnych momentach za sobą i to będzie fajne i myślę, że tutaj jutrzejszy dzień też pokaże, ile w tych chłopakach drzemie tej ducha wojownika, a każdy ma coś sobie do udowodnienia. Ja Ci życzę w takim razie, żeby jutro ten dzień ułożył się po Twojej myśli. Jeżeli miałoby się coś sypnąć, to niech się sypnie stylowo, bo wszystko się może zdarzyć. I żebyś miał w miarę trochę tego spokoju już po tych wszystkich walkach, bo ja wiem, jak Ty bardzo przeżywasz każdą walkę. Ciebie w ogóle tak słychać, że tak naprawdę nawet ta publiczność tutaj na hali pewnie Cię nie przygłuszy. Szapoba za Twoją robotę, Artur. Widzimy się jutro po gali. Chwila, halo, ja mam to pytanie. Dzień dobry, KSPL. Ja mam pytanie, bo to się nie można uciekać, a nasz patron Fabian pyta, co z Patrykiem Kinclem?
No bo chcemy go oglądać dalej, kontuzja jest, o końcu kariery coś tam pisał, jak to wygląda? Nie, no gdzie koniec kariery, no, wiesz, już nie przesadzajmy, no wiesz, Patryk się załamał i to tak muszę wam powiedzieć szczerze, nawet odwiedził psologa, no bo wiesz, no kurwa, walka o pas w KSW, Czesi mają KSW za naprawdę taki top topów i chcą bardzo mocno walczyć dla tej federacji. No i ten dostaje walkę o pas, świetna robota, przepracowana i 4 dni czy 5 dni podczas biegu takiego jakiegoś, nawet nie wiem, w tego gdzieś podparł się ręką, jakiś poleciał i ręka strzeliła. No i to jest chyba taki, wiesz, dramat dla tego zawodnika i teraz trzeba go odbudować, pozbierać się. Już zaczyna tam wierzyć, gdzieś już do mnie pisał, że wraca, powolutku wraca, no to myślę, że w następnym, zobaczymy jaka ta kontuzja będzie tego, bo jeszcze nie mamy pisma lekarza, takiego specjalisty tam w Czechach, który tego, nie wiem, ja bym go nawet chciał u siebie przebadać. Mam we Wrocławiu fajnego doktora, który naprawdę leczy dobrych sportowców i chciałbym go zobaczyć, żeby mu to zobaczył tą rękę, no bo chciałbym mu pomóc, żeby on wrócił do tego. Z drugiej strony, no wiesz, no to jest bardzo ciekawy zawodnik i na tym kampie udowodnił, że na początku jak pojawił się na tym kampie, to tak ci powiem, no już mówię, kurwa Maciej, mówię, oj, będzie tego, ale on się musi przekonać, on ma takie coś w sobie, że on taki spokojny i wiesz, jak już z tym chłopakami się poznał, no to potem, to naprawdę, kurwa, tym doświadczeniem i takimi mykami i to widać, że to jest zawodnik klasowy. No i co, no mam nadzieję, że dostanie szansę w KSW, na pewno dostanie, bo jest kontrakt, ale dostanie szansę, jak będzie tylko zgłosimy aneks, że jest zdrowy, no to, że dostaje szansę i wraca do oktagonu. Czy ciekawa po prostu informacja dla lekarza, nie możemy powiedzieć, czy Gliwice wchodzą w rachubę, no bo Roberto nie zobaczymy w zagrzebie, to chyba pewne. Gliwice nie wchodzą w rachubę, ale no. Czekamy, tak jest, dziękuję bardzo, no. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie.